Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj nawiążę troszeczkę partię Magnusa Carlsena do gry Jana Krzysztofa Dudy. Żeby zrozumieć, o co chodzi w tym połączeniu, proponuję, żebyście sobie teraz zobaczyli na górze świetną partię Jana Krzysztofa Dudy, którą przeanalizowałem wcześniej. I tutaj pokażę motyw, który Magnus Carlsen zastosował, i to w dwóch partiach z Anishem Giri. Anish Giri chyba ma troszkę do tego pecha, albo może nie docenia pewnych aktywnych posunięć. I zaraz przedstawię, o co tutaj chodzi. Oczywiście turniej ten sam rozgrywany, czyli turniej finałowy z cyklu z Meriwether Champions Chess Tour, w którym gra Jan Krzysztof Duda. Carlsen spotkał się z Girim i jedna z tych partii wyglądała następująco. D4, skoczek F6, C4, G6, Carlsen wyprowadził tutaj skoczka, D5, czyli widzimy, że mamy na szachownicy obronę Greenfelda, to od razu zostało wybite, Carlsen nie boi się grać głównych linii, wszystko się wybija, teoria debiutu leci dalej, goniec G7, żeby grać C5 i podważać centrum, goniec E3, posunięcie C5, oczywiście wybicie nie wchodzi w grę, bo goniec bije na C3, wieża C1, od razu asekuracja, jedna z możliwych ruchów, jakie są w tym debiucie zawarte. Wariantów oczywiście tu jest cała masa, nie będziemy się nimi zajmować, jest roszada, skoczek F3, goniec na G4, goniec E2. Widzimy, że białe grają bardzo normalnie, figury spokojnie sobie wyprowadzamy. Jak to Magnus Carlsen? Nie musi on mieć dużej przewagi w debiucie czy w grze środkowej, żeby sobie świetnie radzić. Wręcz przeciwnie, on czasami woli sobie ustawić troszeczkę pozycję gorszą, odrobinę, ale mieć wszystko pod kontrolą. No to jest jednak wirtuos. Hetman zagrał na A5, hetman D2, no bo tutaj obawiamy się takiego posunięcia. Po wybiciu oczywiście odbijamy tutaj pionkiem, Magnus przeszedłby do końcówki, no i to byłaby jego gra oczywiście. Skoczek D7 ze strony Giriego, H3, nastąpiło bicie, goniec wybił i skoczek B6. I żeby była jasność, ta pozycja jest bardzo dobra czarnymi, bardzo normalna, tutaj Giri nie popełnił żadnych błędów, stoi bardzo dobrze. Roszada zrobiona, wszystko jest na swoim miejscu tak jak należy. Zobaczcie, że skoczek grozi wejściem na pole C4 ze zdjęciem gońca. Co robi Magnus Carlsen w tej sytuacji? Nie jeden z nas by spanikował, moi drodzy. Ja bym w tej pozycji na pewno spanikował, bo nie wiedziałbym jak się zachować, bo jeżeli bym ruszył hetmanem tutaj i pilnował pola C4, no to wtedy pionek by wybił mi na D4 i byłyby kłopoty, bo cały czas hetman tutaj patrzy w stronę króla. A Magnus robi po prostu roszadę. Zauważmy, że wpuszcza skoczkę na C4, czego Giri nie wykonał akurat, ale sprawdźmy, co by było. Jeżeli skoczek wszedłby na C4, to myślę, że spokojnie tutaj hetman mógłby zagrać powiedzmy na E2 i po wybiciu na E3 hetman by odbił CD, CD i cały czas się zastanawiam, dlaczego nie można hetmanem zbić pionka. Otóż po tym ruchu widzimy, że dwa pionki są więcej, one są teoretycznie groźne i są różnopolowe gońce, czarne nie mają żadnych słabości, ale tak naprawdę ta pozycja białymi byłaby bardzo wygodna po ruchu E5. Zamykamy gońca, otwieramy swojego gońca i grozimy wjazdem wieżą na C7. Pozycja byłaby, myślę, że bardzo przyjemna białymi, aczkolwiek ona jest równa według silnika, tylko że, no wiadomo, Magnus lubi grać takie pozycje. W partii było inaczej jednak. Giri postanowił tutaj wybić, pionek wybił, wymiana hetmanów nastąpiła i tutaj Giri zdobył pionka na D4. Zdobył, albo też i sobie po prostu zbił, gdyż Magnus Carlsen na pewno to widział. No i teraz ten motyw, który zagrał Jan Krzysztof Duda w partii, chociaż oczywiście w innej partii, motyw aktywnej wieży, moi drodzy. To jest dosyć fajna, cenna lekcja, uważam. Wieża C7. Oczywiście, atakujemy dwa pionki, jednego z tych pionków odbijemy, więc jest dobrze. Tylko chodzi o to, że ta aktywna wieża tutaj, no, bardzo Giriego może męczyć. W tej sytuacji wieża zagrała z F na C8. Giri próbuje swojej aktywności. Wieża zbiła pionka na E7, bo widzimy, że ten pionek też jest cały czas atakowany, jeszcze teoretycznie podważany przez gońca. Wieża również wjechała aktywnie na C2, goniec F4, wzięcie piona na A2. Zauważmy jedną bardzo ważną rzecz wśród partii arcymistrzów.
oni zawsze starają się grać bardzo aktywnie w szachy, a nie pasywnie bronić pionków. To jest taka cenna uwaga, warto z niej wziąć lekcję. Sam również dla siebie biorę tę lekcję. Tutaj nastąpiło e5. Zamknięcie gońca, otworzenie tutaj tego swojego gońca. Prosta rzecz. Król f8 ze strony Giriego. Ruch niestety nietrafiony. Wieża zbiła na b7, wieża zagrała na e8 i goniec d1. Carlsen ma bardzo ukryty plan. Goniec d1 jest bardzo chytrym posunięciem, dlatego że grozi goniec b3 i zbicie na f7. Bardzo niebezpieczne rzeczy ze strony Magnusa. Giri tutaj się, no chyba trochę wystraszył, a w każdym razie pomylił się, no bo mógł zagrać wieżą na a3 i można byłoby grać dalej, ale zagrał wieżą na b2. A ten ruch, niestety, jak widzicie po pasku, jest bardzo zły. Plus 4,5 praktycznie pozycja. Jak wykorzystać ten ruch? Otóż Magnus zagrał gońcem na c1. Zobaczcie, że nie zawsze figurami trzeba iść do przodu, można iść do tyłu i stwarzać problemy przeciwnikowi. No, gońce mają ten atut, że strzelają po całej szachownicy po skosach. Wieża zagrała na b1, goniec na c2 i ta wieża ma ogromny problem, bo cały czas goniec chce zagrać na b3 i tu nie będzie za bardzo jak się bronić, bo jeszcze goniec wchodzi na a3, goniec wchodzi na h6. Bardzo niebezpieczna taka gra figurowa białych, znaczy przeciwko czarnym. Czarne mają po prostu problemy. Wieża zagrała na b5 i w tej sytuacji bardzo proste posunięcia ze strony Magnusa, czyli nastąpił szach na h6, król g8 i ruch, który daje ogromne no, zwycięstwo, chciałoby się powiedzieć, no ogromne. Ma dużo materiału w każdym razie. Dobra, sorry, zaciąłem się. Ruch, po którym białe zdobywają po prostu materiał. Jest to posunięcie goniec na A4. Okazuje się, że te dwie wieże mają problem. Skoczek zbił, wieża zbiła na B5. Skoczek C3, wieża B7 wróciła. Dlaczego by nie? Jakość więcej. Tutaj widzimy, że wieża nie może zbić, bo wieża B8. Jeżeli zbija goniec, to pionek do wzięcia. No, Magnus oczywiście takie pozycje z jakością więcej by spokojnie zrealizował. A5 nastąpiło. Wieża E1 z obroną punktu E5. A4. Goniec zagrał na E3, żeby próbować wymienić gońce, co się oczywiście bardzo łatwo udaje. Skoczek D5. Wieża F3 i Giri poddał partię. Z prostego powodu tutaj wieża, właśnie wieża na siódemce bardzo aktywnie działa z wieżą z F3, a jeżeli wieża pasywnie będzie broniła na F8, to wystarczy zagrać wieżą na A7, zdjąć tego pionka i zrealizować przewagę. Bardzo prosty motyw z aktywną wieżą na C7. Uwaga! Kolejna partia. Właśnie Magnus Carlsen teraz grał czarnymi z Anishem Giri. Przedstawię ze strony Magnusa, jak to wyglądało. E4, C5 w tym samym turnieju, w tym samym meczu. Skoczek F3, skoczek C6, goniec B5, E6. Ok, jeden z wariantów, jak najbardziej, roszada i skoczek z G na E7. Bardzo ciekawy ruch, który tutaj skoczek wspomaga swojego skoczka, normalna rzecz. Wieża E1, białe grają swoje. Tak jak wiemy, już Giri jest bardzo dobrym teoretykiem. Ale na najwyższym poziomie czasami jednak to jest jeszcze mało. Trzeba mieć to coś w sobie, oczywiście liczenie wariantów, tutaj się liczy taktyka. Posunięcie A6, goniec wrócił na F1, skoczek G6. Ustawienie skoczka na G jest bardzo, bardzo ciekawe. Niestandardowo skoczek nie stoi na F6. W tym momencie nastąpiło C3, Giri buduje centrum. Goniec C7 gra Magnus, D4 bicie, bicie i posunięcie D5. Nastąpiło E5. I teraz zwróćmy uwagę, że pozycja jest bardzo podobna do obrony francuskiej. Problem z gońcem C8. Wiele osób ma problem z tym gońcem. Magnus to za chwilę rozwiązuje. Roszada ze strony mistrza świata, skoczek C3, goniec D7. Tak po prostu. Zobaczcie, że mistrz świata nie wykonuje jakichś takich spektakularnych póki co posunięć. On gra na razie tak proste szachy, jak tylko można, i to jest fascynujące, że tutaj nie ma jakichś takich jeszcze wspaniałych posunięć. To jest wszystko logiczne. Zobaczcie, G3 ze strony Giriego i Magnus Carlsen musi coś robić. On oczywiście nie będzie chciał remisu. On walczy o wszystko i gra posunięcie F6. Ruch F6 powoduje, że chcemy zbić tutaj, otworzyć wieżę, no i sobie grać dalej w szachy. Oczywiście zobaczcie, że ten skoczek z G6 jest taki no, niezbyt aktywny. Pozycja białych tutaj jest przyjemniejsza według silnika. Giri zbił,
i odbicie wieżą nastąpiło, co ciekawe. Tutaj nastąpiło goniec G5, wieża wróciła, wymiana i skoczek z G na E7. To jest dobry ruch, dlatego że skoczek z G6, tak jak już wspominałem, nie miał dobrych perspektyw, a po odbiciu na E7 od razu ma opcję na fajny ruch skoczek F5 z atakiem na pionka, potem może hetman B6, może hetman F6. Takie normalne szachy, ale też zwróćmy uwagę też, że tutaj te pionki teoretycznie są słabe, goniec je musi pilnować, ale taki jest urok takich schematów właśnie w obronie francuskiej. Goniec zagrał na G2, skoczek F5, hetman D2, H6 ze strony mistrza świata, czyli na spokojnie, tutaj ograniczamy figury przeciwnika, wieża AD1, wieża C8. Prowadzenie kolejnej właśnie wieży, to jest też ciekawy motyw. Tutaj posłużę się właśnie cały czas partią Jana Krzysztofa Dudy z Gilim, którą sobie oczywiście możecie zobaczyć. Podepnę ją również w komentarzu. Nastąpiło skoczek E2. Magnus zagrał G5. Bardzo odważny ruch, ale też... No oczywiście odsłaniamy troszeczkę króla, ale nie jest to złe posunięcie, bo G5 przede wszystkim tutaj nie pozwala wejść skoczkowi na F4. Skoczek broni H6, H4 niegroźne, bo po prostu bijemy, dlaczego by nie? Hetman jest w zanadrzu, tutaj może łatwo bronić i wszystko działa. Zwróćcie uwagę, że Magnus nie pozwala białym figurom grać aktywnie. To jest wielka sztuka. Skoczek zagrał na C1 i tutaj mistrz świata postanowił zagrać od razu G4. Ruch nie najlepszy według silnika. Pasek zjeżdża w dół, plus 5,50. W tej sytuacji skoczek E5 Magnus wybił. Pionek wybił. Tutaj należało przede wszystkim zbić to wieżą. To jest prosty ruch teoretycznie. Oczywiście mi się to łatwo mówi, ale zbicie wieżą powoduje, że wieża cały czas na linii jest aktywna i nie wiadomo, jakby tutaj grać dalej. Pewnie hetman F6 trzeba by było grać i dalej się przestawiać. Otóż Giri zagrał pionkiem, co jest dobrą wiadomością, bo zablokował tego pionka teoretycznie słabego. I w tym momencie goniec B5. I nagle ten goniec zaczął fantastycznie grać. Nie pozwala wejść skoczkowi na pole D3, bo zawsze można go tutaj szczesać. W tym momencie B3 ze strony Giriego, hetman G5, bardzo fajne posunięcie, odważne. Zobaczcie, że po wybiciu hetmanów pionki są zdwojone, teoretycznie słabe, ale to czarne mają aktywność na linii C, to czarnych skoczek jest aktywny, to goniec czarnych jest aktywny. Pionki tu nie mają znaczenia, one są nawet dobre z tego powodu, że raz, że nie można ich zaatakować, dwa, że nie pozwalają za bardzo zagrać pionkami z H i F. Więc w tej sytuacji tutaj Giri nie wymienił hetmanów, zagrał hetmanem na B4 i piękny ruch wzięty, znaczy może nie wzięty z partii Dudy, po prostu każda partia jest inna, ale motyw wieża C2. I znowu Giri wpuszcza wieżę na dwójkę i to się robi już bardzo niebezpiecznie. Zwróćcie uwagę, że wieże już wspólnie będą tutaj męczyć punkt F2. Nastąpiło A4. No właśnie, pierwszy nasz odruch jest taki, że trzeba uciekać gońcem. Moi drodzy, Carlsen popisał się teraz kapitalnym ruchem. Można zatrzymać sobie materiał, spróbować znaleźć opcję. Otóż ruch z dwoma wykrzyknikami. Już zobaczcie, pasek tutaj pokazuje minus 7. Coś niesamowitego, ale to, że pasek tak pokazuje, to nie znaczy, że my jesteśmy w stanie znaleźć to posunięcie jako ludzie. No bo silnik wszystko widzi oczywiście, taktykę przede wszystkim, a człowiek nie zawsze znajdzie to posunięcie. To jest ruch dosyć trudny, ale myślę, że do znalezienia. Skoczek na G3, moi drodzy. Piękne poświęcenie figury. Tutaj goniec jest pod biciem, skoczek jest pod biciem. O co chodzi w tym motywie? Przede wszystkim o otworzenie wieży tutaj i atak matowy na króla. Co zagrał Giri? Giri, moi drodzy, zbił gońca, wieża z F na F2 i robi się gorąco. Tak naprawdę jedna figura mniej, skoczek jest aktywny. Skoczek zagrał na E2 i w tym momencie wieża zbiła, skoczek zbił. Król zagrał na H1, liczymy pionki, tutaj przewaga pionków jest po stronie Magnusa, więc jest super. Wieża C1, hetman wrócił, nastąpiła prosta wymiana i hetman C1. Moi drodzy, tutaj Giri poddał partię i słusznie zresztą, bo partia jest kompletnie przegrana z uwagi na to, że na przykład jakbyśmy tu wybili, no to wisi pionek, przewaga pionków po stronie Magnusa w postaci dwóch daje spokojną, bez ryzyka końcówkę i wygrana pozycja. Więc motywy wjazdu wieży do obozu przeciwnika
bardzo mocno działają, jak widać. Widać to było w dwóch partiach Magnusa, no i w kapitalnej partii Jana Krzysztofa Dudy, która będzie też podpięta w komentarzu. Serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymamy kciuki za Jana Krzysztofa Dudę w tym turnieju, gdyż już niedługo zmierzy się z Magnusem. Oczywiście będziemy komentować partię. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.